tam, moja ojczyzno. Jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną na wiekach chwały i sławy. Będzie walnie na duszę! Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek, malutki los na barstwie pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie wić, o blasku próchna mówić dynieje, o blasku słońca nic nie mówić. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pustobrzmiące słowa. Można nie kochać cię i żyć, ale nie można owocować. Pierścienie świetlnych lat przed nami, ziemia ojczysta pod stopami. Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo. Serdecznie, szanownych gości, naszych nauczycieli i Was, drodzy uczniowie. Nasze dzisiejsze spotkanie związane jest z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada. Baczność do hymnu. Znajdował się pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. W 1795 roku dochodzi do trzeciego rozbioru Polski. Nasz kraj znika z map świata, ale naród żyje. Wierzy, że może to cesarz Napoleon przyniesie nam wolność. Te oczekiwania nie spełniają się. Wiele lat później, w 1914 roku, wybucha pierwsza wojna światowa. Nasi zaborcy znajdują się po przeciwnych stronach. Ich klęski są pilnie śledzone przez Polaków. 6 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski rusza w bój z Legionami. Kiedy odmawia złożenia przysięgi zaborcom, zostaje osadzony w więzieniu. Uwolniony wraca do kraju 10 listopada
1918 roku, a dzień później, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna przekazuje mu naczelne dowództwo nad polskimi siłami zbrojnymi. Nasze młode państwo polskie musiało walczyć o wolność. Obroniliśmy niezależność, zwyciężając w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku. Niestety, II Rzeczpospolita została napadnięta przez hitlerowską III Rzeszę 1 września 1939 roku, a 17 września zdradziecko napada na nas Komunistyczny Związek Radziecki. Rozpoczął się największy, najbardziej krwawy konflikt w dziejach ludzkości – II wojna światowa. W powojennych zmaganiach nasza ojczyzna została krajem zależnym od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dopiero wybory czerwcowe 1989 i sukces Solidarności przyniosły nam wolność. Dzisiaj możemy radośnie czcić Narodowe Święto Niepodległości. Zapraszamy do obejrzenia programu artystycznego pod tytułem Póki my żyjemy. Bożenko, pacjentka polska bardzo słaba. Ledwo wyczuła puls. Serduszko też słabiutkie, ale bije. Poproszę historię choroby. Oj, historia długa, wspaniała. Na dynastii Piastów się datuje. Później dynastia Jagiellonów panuje. A Polska, czyli Rzeczpospolita obojga narodów, na mapach Europy dominuje. Ale co się stało z tą potęgą? Spojrzę na wiek XVII, to wiek wojen. Rosja, Turcja, Kozacy i Szwedzi. Z każdej strony. Wojny, bitwy, rokosze, konfederacje. Szlachta przywileje otrzymuje. Liberum veto nagminnie stosuje. Królowie elekcyjni słabą władzę mają. A nasi sąsiedzi do polityki się wtrącają. Nieciekawa ta historia robić się zaczyna. Oj, gościa mamy. Jam imci Andrzej Przekupowski, starosta Piotrkowski. Złotą wolność szlachecką posiadam, Sejm zrywa motorycznie, przez to wpływy do kieszeni mam liczne. Złota wolność szlachecka niech żyje. Szlachta rządzi. Czy wszyscy tacy byli? Może ktoś lekarstwo zastosował? Nie wszyscy tacy skupieni na sobie byli. Oświeceni, nowocześnie partiowci reformy myśli. I na Sejmie Piątym nie uchwalili. Spójrzmy, jest pierwszy lekarz na Thank you.
zasadniczą w Europie. Znoszę liberum veto, tron ma być dziedziczny. Wprowadzam głosowanie większością głosów. Monarchią konstytucyjną niech Polska będzie. Trójpodział władzy niech będzie wszędzie. Silniejsza jestem, czuję energię, powstanę z kolan, będę niepodległa. Ale co to? Król Stanisław August Poniatowski, autor konstytucji, przystępuje do targowicy. Tak się boi carycy, że trzyma się jej spódnicy. Oj, Stasiu, cóż uczyniłeś? Ojczyznę zdradziłeś? Myślałem, że cię Polska uratuje. A tu następny rozbiór 1793. Moje ziemie zaborcy zajmują, a ja zamiast z historii dostać szósteczkę. Oceniony jestem za targowicę na jedyneczkę i nieodpowiednie zachowanie. No cóż, chyba zasłużyłem na nie. Myślałam, że dzielny Tadeusz Kościuszko mnie uratuje, co zwyciężył w bitwie pod Racławicami ze swymi dzielnymi kosynierami. Jestem prosto z USA, pogonię zabojców, dam im czadu z moimi kosynierami i rozprawię się z zabojcami, że hej! Niestety strategia i bohaterstwo powstańcom nic nie dały. Powstańcy Kościuszki insurekcję przegrali i doszło do trzeciego rozbioru Polski. Słaby puls u pacjentki mamy, a serce bije słabiutko. Może jest lekarstwo dla naszej pacjentki? Zaaplikujemy może zastrzyk albo witaminę. Takim zastrzykiem wolności miało być powstanie listopadowe, a później styczniowe. Może jest jeszcze nadzieja, serce jej wyraźnie bije. Naród polski, choć gnębiony, chce być ocalony. Zobacz, zaczyna się poruszać. Co to? Jakie strzały? Zamach w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku na następcę tronu Austro-Węgier stał się początkiem I wojny światowej. Nasi zaborcy stanęli w antagonistycznych obozach. Austro-Węgry i Niemcy w bloku Trójprzymierza, a Rosja w Trójporozumieniu. Na czele dokonali rewolucji. Thank you.
edukacji, mówię w języku polskim. I wy też. Nie daliśmy się zaborcom. Czuję się dobrze. Zdajmy kajdany. Wybitni ojcowie niepodległości zabiegają o jej odzyskanie. Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Ignacy Daszyński i Józef Piłsudski różnymi ścieżkami zmierzają do niepodległości Polski. Kocha, póki my żyjemy, ty żyjesz. Musimy znać twoją przeszłość, ale też walczyć o lepszą przyszłość. Nie złożę przysięgi zaborcom. 11 listopada Rada Regencyjna odda mi władzę. Rzeczpospolita jest niepodległa. 11 listopada 1918 roku odzyskałam niepodległość po 123 latach niewoli. Jestem teraz wolna jak ta. Niestety nie wszyscy, którzy walczyli o moją wolność, wrócili do domu. Ku ich pamięci utwór Biały Krzyż. Tylko w polu Biały Krzyż, nie pamiętaj już.
Bo kto, jeśli nie my, Polacy, mamy ją znać. Teraz uprawcie do czasu na celebrowanie twoich urodzin, najjaśniejsza ojczyzna. Przelali krew za ojczyznę. Wojny, zabory, całe pokolenia w niewoli. Historii tysiąc lat, czas się pokończy, oddać hołd tym, którzy byli skłonni poświęcić swoje życie, zginąć dla wolnej Polski najważniejsze wartości. Duch honor, ojczyzna, białe Boże, w koronie, w kople. Nie jedna blizna, nie jedna rana, nie raz wiadomość przyszła. Nie wróci syn do domu, od krwi czerwona Wisła. Trzeba stanąć do walki, wysłać na wojnę syna zagrożona. Rzeczpospolita, w ruch wojnę zaczyna. A na scenie wystąpi jako polska Olivia Scott. Doktor Mateusz Bochnarz. Siostra Bożenka Liliana Iwaszkiewicz. Szlachta oraz zaborcy to Gosza Borońska, Tomek Wiśniewski oraz Adam Machalewski. Konstytucja Marisza Lewandowska. Król Stanisław August Poniatowski, Kasper Hombala. Tadeusz Kościuszko, Igor Mazur. Marszałek Piłsudski, Mateusz Duszmański. Jako prowadzący Patryk Jeziorny oraz Gabrysia Sobańska. Która by chciała zaprezentować swój talent wokalny w duecie z wyjątkową osobą, nauczycielem panem Leszkiem Dyrkowskim. A za całość odpowiadała pani Katarzyna Kowalczyk-Błocian. Dziękujemy również panu Tomkowi z Domu Kultury za pomoc w realizacji dźwięku. Słuchajcie, jeszcze mały quiz. Wierzę, że wszystko zapamiętaliście. Kim był ten pan z wąsem w tej czapce takiej? Ale nie Mateusz Duszmański. Kogo brał? Tak? Kim byłeś, Mati? Jasucki. Dobrze. Taki pan...
Igor Mazur. Tadeusz Kościuszko. Super znacie. A teraz jeszcze pytanie. Droga Polsko, chodź tutaj. Zapamiętaliście, ile lat pod zaborami był nasz kraj? Super, 123 lata. Widzę, że same piąteczki, szósteczki z historii. Tak, Polsko? Oczywiście. Polska się zgadza. Słuchajcie, a teraz jeszcze taki wierszyk, który kiedyś mówiłam, nie wiem, czy ktoś pamięta. Mamy tu prześwietną Konstytucję 3 maja.